piłkarze wychodzą właśnie na murawę. Już za chwilę na murawie pojawi się również Konrad Gołoś. Są już przedstawiciele Stowarzyszenia Kibiców Wisły Kraków. Jest prezes Bogdan Basałaj, którzy podziękują Konradowi Gołosiowi za kilka lat występu w zespole Białej Gwiazdy. Konrad zakończył już piłkarską karierę. Dziękujemy bardzo Konradowi. Podziękowania również od kapitana Radosława Sobolewskiego. A jeszcze raz bardzo proszę wszystkich o powstanie i odśpiewanie hymnu Białej Gwiazdy. Spotkanie w ramach czwartej kolejki Ekstraklasy Wisła Kraków Polonia Bytom.
Thank you.
20 minuta spotkania, pierwsza bramka dla Wisły Kraków, a jej strzelcem mały Patryk! 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 Wisła Kraków, Polonia Bytom, 1-0. Thank you.
Thank you.
42 minuta meczu, gol wyrównujący, strzelca bramki. Dziewiąty. Po 45 minutach Wisła remisuje z Polonią Bytom 1-1.
Emocje na boisku, emocje w eterze. Piłkarska Ekstraklasa na antenie programu pierwszego Polskiego Radia.